pretensje tego kurwoca. Jakbyś chce kurwoca, to niech ma kurwoca. Hopsa, sa! A co? Białe czy wędzone? Blade czy wędzone? Jedno wędzone, tak nie? Jedno wędzone, blade. Witajcie pięknie, kochani. Hopsa, sa! Witajcie pięknie, witajcie, witajcie. Hopsa! Kurwoce? Nie, że kurwoce. A ja już. A ja już wyłożę gołaczki nasze. Hopsa, sa! Kocham ciebie za to, że jesteś jak lato, tyle ciepła w sercu masz. I bunca to może biała. A może zajmij sobie trzy białe oszczędniki. Bunca trzeba? Bunca? No. Będzie bunt. Trzy białe. Daj, że już ci idą te białe. Dorzuć tutaj trzy białe. Daj trzy. Trzy ładne blady. Takie blady będą? Mogą być. Mogą być? Będą. To niech będą. Jak już ktoś chce, to niech ma, nie? A bunca mamy jednego ze słonecznikiem, drugiego mamy z orzechami, mamy też solnego, mamy też wędzonego bunca. Czyli jest w czym wybierać, no. Ze słonecznikiem jadą. Ze słonecznikiem chcesz? A z łupinkami czy bez? Co żartować, słuchaj! Co żartować! Ile ci go ukroić? Taki plaster. Taki porządny plaster, tak? Ułożymy ci porządny plaster. Dawa szczepki kurwoce. Teraz ich utniemy solidny plaster tego naszego bunta. Powiedz mi tylko, czy tak ci go uczą? Może być, nie? To utnę ci go tak bez tych skorupek, nie? Nie no, żartuję, oczywiście, że żartuję. To pożartować się trzeba, nie? Inaczej by my pochorowali. Prawda, kochani, zgodźcie się ze mną, że jeżeli człowiek nie żartuje, to choruje? Trzeba żartować, tak jest. Zobaczcie, kochani, co to jest poniżej. A są miłoscy pecki, są elegancko. Ładnie do siebie dochodzą. Jest z żurawinką albo bez, w zależności jak kto woli, prawda? A my jedziemy dalej. Tam z tyłu, kochani, widzicie? Tam z tyłu to widzicie nasze zapiekanki. Tak jest. Tu co odłożym? Średnie gołki. Gdzie są średnie gołki? 60. Sobie średnie gołki. Dzięki. Mamy średnie gołeczki, wykładamy je elegancko. Dobra. Pięknie. Hopsa, sa! Co by smakowało? Będzie. No, to mnie cieszy, wiesz? Gość ma być zadowolony i pojedzony. Wszyscy mężczyźni niech się darzy. No i tak to, kochani, biegnie to życie u nas na chorzowskich krupówkach, można powiedzieć, czy będzińskich. Hej, witam! Nie. Tak, pisze u nas, jest żywa gotówka. Tak jest. Mamy oszczypeczki. Dwa białe średnie, sześć wędzonych małych i sześć białych. Wszystko mamy, widzisz, właśnie wykładamy elegancko. I korboce też się znajdą, blizło. Korbocyki też są. I blade, i uwędzone, w zależności jakie kto chce, nie? Akurat mamy teraz jeszcze ciepłe wędliny. Ciepłe szynki, ciepłe bocki, ciepłe polędwice mamy, ciepłą kaszankę, czyli kiszkę, bo to była sobie kiszka, nie? Nie wejdzie tego wędzonego łascypka, baca, wyustaw jeszcze. Jest i wędzony łascypek. Jest i korbocyk. Jest cacy. I mamy szyneczkę wędzoną na drzewie owocowym. Tak jest. Bardzo ładna szyneczka, elegancka. I wieszamy ją na hak. A kiełbaskę, którą tą naszą białą skąborą. Chudziutki, elegancki, tak, cacy bym powiedział. Tak jest. Ile będzie tej kiełbaski? Pędzko? Jest. Mamy tam. Dobra. Zwolimy się i dopytamy. Tak jest. Kiełbasa bez pazura, bez kopyta, bez ucha. Hopsasa! Jest, zawieszamy to. Niech to ładnie wygląda. Tak jest. Ja tylko. No, jeszcze ciepła kiełbacha. Tak jest. 5 kilo. To bierze go.
Masz go? Nie, elegant. Wyłożymy to tak. Tak jest, niech tak będzie, niech tak będzie, niech się to syczko trzyma tutaj na koszu. Te twoje? Te twoje? Nie, nie, kozy nie mam. Ile? Dobra. Ciepłutka polędwicka jest cała wędzona, kochani. Tak jest. Można powiedzieć pod kolem u stóp Śląska. Tak jest, kochani. Hop, sa, sa. Kogo? Nie, kozie kozara nie mamy w ogóle. Nie mamy kosiarki jeszcze takiej. Kabanowski, kochani. Czekajcie, pokuszcie ze mi się. Hop, sa, sa. Witajcie pięknie, są mi Kabanowski. Tak jest. Zabierz mi ładnie, elegancko, cacy, żeby to wszystko wyglądało, żeby to ludziom smakowało, żeby ludzie jedli patrząc na to, tak jest? Tak. Kocham ciebie, Sadku, że jesteś jak lato, tyle ciepła w sercu masz. Malutki łosy peski, kochani, ładne, eleganckie łosy peski. Tak jest, i wędzone, i blade, jak chcemy. Nie, ale już mogę zajmę. Pani zrobić, już skasowałam ten jeden krążek. I tak to, kochani, ten dzień pracy wygląda u nas. Więcej się nagadamy i narobimy, niż nasiedzimy. Tak jest. I małe łosy peski. Są, są, i blade są, i wędzone są. Jednym słowem jest cacy. Tak jest, elegancko. A teraz ich tutaj trzeba wyłożyć. Pasztecik pieczony z surawinką i pasztecik pieczony bez surawinki. O, jest, czyli jest tak. Jedną góraleczkę, a drugą na osobny paragon, tak? Tak. Dzień ze świni też jest. Te, to jest czerad czy będzin w końcu? Czerad czy będzin? No czerad przecież. Tu mamy jeden paragon, to dla mamy, co pani mówiła. Nie mamy to, bardzo proszę. I otwieramy to wszystko. Jest, 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 elegancko. Franki, kto miał nasze franki, ten wie co to za franki. 16,36. No mamy sobie panie też do... A proszę. Tak, może pani tylko wdać, albo do Olska zanieść obojętnie. Dobra. A widzisz, a my są tu akurat, nie? Cacy! Są mi franeczki, ładnie, elegancko je wyłożymy, kochani, tak jest. A w ogóle, witajcie pięknie. Cześć, cześć Monika, cześć Andrzej, cześć Krzysiu. Witaj pięknie, cześć, 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 cześć. Hop, sasa! No i co, Kana? Co tam jeszcze? Jaką kiełbachę mamy? No, wyłóż, wyłóż. A to pokażemy rodzikowi, co jak wygląda boczy. Jest czacy? Jest. Musztarda do tego, górek kiszony, no i dobra woda w małej sklepce. I będzie czacy. Jak ubacy. Jak i u gaździnki. No psa, dzień bez szynki, to jak dzień bez gaździnki, no. A teraz ich zobaczcie, kochani. Co to mamy? Pokażę to, ja to im pokażę. Patrzcie, za jak to idzie, kochani. A to nie jest dla ciebie. A wiem, że to nie dla mnie, ale to mamy taką chrupiącą zapiekankę, kochani, przygotowaną dla naszego gościa. Już my okładziemy, co byś sobie zabrał. U nas możesz zjeść, kochani, takie wyroby właśnie regionalne, ale jeżeli masz ochotę pokosztować ich na ciepło albo na zimno, to my ciepło sobie spiję. A jeżeli chcesz, to możemy ci zapiekankę, taką prawdziwą zapiekankę, na wypadek, na którą położymy naturalnie ją. Przerobione przez nas z mieszanką przypraw i do tego świeży czosnek. Żeby było czuć ten sos czosnkowy. Na to ketchup z faneksu, kochani, jeżeli ktoś sobie życzy. Podkreślmy. Ale raczej nasz sos. Ale najczęściej wybierają nasz sos. Jednak mówią, że co naturalne, to naturalne. Na to syczko leci nic innego, kochani, jak bunt. Albo solny. Albo bunt owędzony. A na tego bunta owędzonego albo solnego, kochani, kolejną układamy. Szyneczkę, na przykład pokoże jaką szyneczkę. Pokoż, może tu już zaczęto, bo tu jest polędwica akurat. To bierzemy taką polędwiczkę i ją zakrajamy. Jak się ją zakroimy, to sobie ją na zapiekankę dajemy. Później na taką polędwiczkę, kochani, przekładamy właśnie takiego boczku. Chyba, że ktoś ich woli kiełbachę, to wtedy bierzemy mu taką kiełbachę. Ładnie mu ją zakrawamy i wkładamy tyz na naszą zapiekankę. Na życzenie dajemy pomidorka.
dajemy ogórka. Choć najczęściej wybierają pieczarka, bunt, sos, szynka, kiełbacha. Jezda z tym światem! Hopce, sało, sypek, najpierw dziękuję. Pojadłem, jesteś szczęśliwy. Znowu do ciebie wrócę, gaździnka. I płacę teraz. Dawaj za tego bunca ze słonecznikiem. Hopce, sa! Gdzie by go tu było zjeść? Jadamy go tu. Załóż sypki. Co by ludzie widzieli, że u nas jest bunt, tak? Niech ze widzą. A tu zobaczcie, jak troszeczkę wygląda. Tu już wisią troszeczkę na sobie robię. O. Tak jest! Jest cacy! No jest cacy, bo słyszałem, że u bacy jest cacy. Kochani, jest tego dużo więcej. Fajnie, że jesteście. Ja to zawsze mówię, że gdyby nie wy, to nawet nie było. I dobrze, że jesteście, bo pani fajnie jest pogadać. Zdejmuję te rękawice, bo nie ukrywam, że paruchy się parzą w nich. I zabieram się za nic innego, jak... Zobaczcie. Cieplutki. A wolicie z żurawinką? Czy bez? Na 10 osób, które do nas przyłażą, aż 10 osób, czyli 100%, mówi: baca, jeszcze nie jadłem osypków w takim smaku. Ani nie są przesolone, ani nie są za mało słone, są po prostu idealne. No i ja wam powiem, że to ja wiem. Dlaczego? Dlatego, że robimy to na co dzień, na co dzień przygotowujemy i na co dzień przywozimy, jeżeli chodzi o osypki. Bo zresztą wiadomo, że nie każdy tak jest. Tak to przygotowuje. No podejdzie do gości. Hej, witajcie! Będzie? Nie, zimne, ciepłe? To jest mi zapiekanka na wypadek. Małe? Mhm. Będzie. To jest moje, to jest moje. Jeszcze wydajemy reszty i paragonik dla ciebie, przyjacielu. Weź udział w losowaniu samochodu. Proszę, niech ci się darzy, dzięki, piękne radości. Cześć, hej. Hop, sa, sa, akura leżyją, SMTC piją, a łaszczepki setają, no z góry zapraszają. Jak kurale żyją, jestem te przepiją, łaszczepki zjadają, a w góry zaproszają. I tak, kochani, was zapraszamy właśnie do nas do sklepu. Wchodzą na żołnierze wrześcia 22, wchodzą na ulicę Wolności 19, tak jest. A także, kochani, nigdzie indziej jak w Echozowie, na ulicy Łagiewnickiej 103, nasza restauracja, która będzie otwarta już wkrótce. Teraz się kompletujemy. Kasz, kasz, dudki, dudki, dudki. Bo nie możemy się otworzyć tak po prostu, o. I powiedzieć wam, sorry, ale nie ma schabowego. Sorry, ale nie ma wody gazowanej. Duża radość uśmiechu na twarzy z magicznego miejsca, kochani. Co by wam się syczkim, kochani, zwyczajnie darzyło. Tak jest. A ja pięknie dziękuję za poświęcony czas. Za to, żeście poświęcili swoje 2, 3, 4, 5, 10, 13 minut. Na to, że było, żeby obejrzeć nas w internecie. Dużo radości, uśmiechu na twarzy, chodzę tu po się i dużo prawdziwej, szczerej miłości. Pierwszy nie da, nie do flicą, ale nie w usta. Trzymajcie się, hej!